Pani bracia i siostry, chciałbym na początku przekazać bardzo serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od mojej żony Ani i także od braci i sióstr ze zboru wolnych chrześcijan w miejscowości Boża Wola. To jest miejscowość, to jest wieś mniej więcej 35 km na zachód od Warszawy. Nieduży zbór, 20 osób, 21 osób dokładnie. W czwartek ostatnim na zgromadzeniu bracia i siostry prosili mnie, żebym przekazał serdeczne pozdrowienia do Orzesza, co też z radością czynię. I dziękuję Bogu też za to, że mogę znowu być wśród was. Przyjeżdżam zawsze tu jak do domu i mam dobry czas zawsze społeczności z wami. Dziękuję za ten przywilej, że mogę z wami się dzielić Bożym Słowem. A dzisiaj chciałbym czytać Boże Słowo, znaną nam historię z Ewangelii według Jana z 6 rozdziału od 1 wersetu do 14. Jest to historia mówiąca o nakarmieniu 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, przez Pana Jezusa Chrystusa. Jest to szczególna historia, ponieważ ze wszystkich cudów opisanych w Ewangeliach tylko ten cud opisany jest we wszystkich czterech Ewangeliach. A skoro tak, to jest to szczególnie ważne wydarzenie, któremu warto się przyjrzeć. Ta historia opisana jest w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale, w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, ale my przeczytamy fragment z Ewangelii według Jana z 6 rozdziału od 1 wersetu. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, a szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił wtedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, by mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, ale cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. I oczywiście to ostatnie stwierdzenie, to jest stwierdzenie potwierdzające zapowiedź z 5 Księgi Mojżeszowej, kiedy Mojżesz napisał: proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. Chodziło oczywiście o obiecanego Mesjasza, więc ludzie, widząc ten cud, byli przekonani: tak, to na pewno jest ten obiecany Mesjasz. Jak każdy z cudów opisanych w Ewangelii według Jana, to jest to nie tylko cud jako przejaw mocy Pana Jezusa Chrystusa, ale to jest też znak. To jest cud, który zawiera w sobie jakieś poselstwo, jakieś przesłanie, jakąś naukę. Ale oczywiście apostoł Jan przy końcu Ewangelii napisał w 20 rozdziale, w 30 wersecie:
i wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. A więc podstawowy cel zapisania tego cudu jest, aby ludzie uwierzyli, kim jest Pan Jezus Chrystus. Że On jest Chrystusem, że On jest tym obiecanym Mesjaszem, On jest Synem Bożym i poprzez wiarę w Niego, żeby mieli żywot wieczny. A więc jest to niezwykły i bardzo ważny cud wskazujący na to, kim jest Pan Jezus Chrystus. Pierwszy werset zaczyna się od słowa potem. To nie znaczy, że natychmiast po wydarzeniu z piątego rozdziału, ponieważ w piątym rozdziale czytamy o uzdrowieniu człowieka przy sadzawce Betesda i to była sadzawka, to było w Jerozolimie. A więc, kiedy mowa jest potem i czytamy o Morzu Galilejskim czy Tyberiackim, a więc no, gdzie Jerozolima, a gdzie Galilea, tak? A więc chodzi o to, że to wydarzenie nie miało miejsca natychmiast po wydarzeniu z piątego rozdziału, no bo trzeba było przejść z Judei do Galilei, ale chodzi o to, że to było po wydarzeniu opisanym w piątym rozdziale. Czwarty werset pokazuje nam ramę czasową, a była blisko Pascha, święto żydowskie. I potem czytamy o nakarmieniu takiego tłumu ludzi. Być może, nie jest to powiedziane wprost, skoro wspomniana jest Pascha, a więc może byli to ludzie, którzy zdążali na święto Paschy do Jerozolimy, dlatego byli w tak wielkiej liczbie. Może tak, może nie. W każdym razie jest wymienione święto Paschy. I co ciekawe, kilkakrotnie w Ewangelii według Jana to święto jest wymienione. W drugim rozdziale, w 13 wersecie czytamy, a gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał się Jezus do Jerozolimy. Dlaczego? No, ponieważ był wymóg, że każdy Żyd miał obowiązek stanąć przed obliczem Pana w świątyni właśnie w święto Paschy. Drugie święto to było święto Pięćdziesiątnicy, no a trzecie to było święto Namiotów. No i skoro zbliżała się Pascha żydowska, no to Pan Jezus zgodnie z wymaganiami zakonu udał się do Jerozolimy. To wydarzenie miało miejsce na początku służby Pana Jezusa Chrystusa. Potem drugi raz czytamy w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie, potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. No nie jest tutaj wymienione konkretnie, o jakie święto chodzi, no ale musiało być to jedno z tych trzech świąt pielgrzymich, skoro Pan Jezus udał się do Jerozolimy. Moje takie no, wewnętrzne przekonanie jest, że to też było święto Paschy. Potem w szóstym rozdziale czytamy tutaj w czwartym wersecie, była blisko Pascha święto żydowskie i mamy cud nakarmienia 5000. I potem w 11 rozdziale, w tym to rozdziale, gdzie czytamy o wskrzeszeniu Łazarza, na końcu tego rozdziału, w 55 wersecie, czytamy, a była blisko Pascha żydowska i wielu z tej krainy szło do Jerozolimy przed Paschą, aby odbyć oczyszczenie. Szukali więc Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni, cóż sądzicie, zapewne nie przyjdzie na święto, ale Pan Jezus przyszedł na to święto, bo On miał za kilka dni oddać swoje życie, położyć swoje życie. A więc każda z tych wzmianek o święcie Paschy, no to jest kolejny rok. I widzimy tutaj, w ten sposób podzielona jest
ta publiczna służba Pana Jezusa Chrystusa na te okresy. I stąd moje przypuszczenie, że wydarzenie z 6 rozdziału Ewangelii Jana miało miejsce mniej więcej rok przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa Chrystusa, rok przed Jego śmiercią. Cud nakarmienia miał miejsce w Galilei i Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 10 werset, mówi nam, że to wydarzenie miało miejsce w okolicach Betsaidy. Betsaida nad Morzem Galilejskim, to jest tak na mniej więcej północnym wschodzie jeziora, bliżej, powiedzmy, gdzie Jordan wpada do jeziora Galilejskiego. Tutaj mamy nazwę Morze Galilejskie, no to jest zamiennie używane jezioro, czy Morze Galilejskie, lub Tyberiackie, ze względu na Tyberiadę, miejscowość na południowym zachodzie Morza Galilejskiego. Ale Ewangelia Łukasza mówi nam, że była to okolica Betsaidy. To była wieś rybacka, podobnie jak Kafarnaum czy inne miejscowości. Betsaida znaczy dom połowów, w takim bardzo luźnym tłumaczeniu. I było to, tak jak wspomniałem, na północnym wschodzie Jeziora Galilejskiego. Dlaczego Pan Jezus odszedł na drugi brzeg Morza Galilejskiego? Bo tutaj jest stwierdzenie w pierwszym wersecie, że On odszedł na drugi brzeg. Dlaczego On odszedł? Po pierwsze, Jego uczniowie byli bardzo zmęczeni. Po misji, na którą ich Pan Jezus wysłał, o tym czytamy w Ewangelii Marka, między innymi w 6 rozdziale. I chodziło o to, żeby zagwarantować dla Jego uczniów jakieś miejsce na odpoczynek. Oni wrócili z tej jakże no, męczącej wyprawy i Pan Jezus mówi, żeby oni odeszli na jakieś miejsce ustronne, żeby po prostu odpocząć. I żeby nawet mieć czas, żeby cokolwiek zjeść, czas na posiłek. To jest jeden powód. Drugi powód to był taki, że Pan Jezus sam potrzebował odpoczynku. W Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, tam jest powiedziane na samym początku, a gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. A więc uczniowie są wysłani, a Pan Jezus dalej usługuje i naucza Słowa Bożego w różnych miejscowościach. No i czytamy tutaj też w Ewangelii Jana 6:2, i szło za Nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Czyli służba Pana Jezusa polegała i na nauczaniu, i na uzdrawianiu chorych, też na wypędzaniu demonów z ludzi opętanych. I Pan Jezus sam potrzebował odpoczynku. Tak jak mówi nam 3 werset, wstąpił wtedy Jezus na górę. Zwykle, kiedy czytamy, że Pan Jezus wstępował na górę, no to w jednym celu, aby się modlić. Bardzo często właśnie, kiedy On wstępował na górę, to było po to, żeby się modlić. Na przykład zanim powołał tych 12 apostołów, to Pan Jezus spędził całą noc na modlitwie na górze. Czy w innych sytuacjach Pan Jezus, czy w jakimś ustronnym miejscu, czy na jakiejś górze, spędzał czas na modlitwie, ale tu chodziło też o, nie tylko o modlitwę, ale też tam usiadł z uczniami swoimi. On chciał po prostu spędzić czas ze swoimi uczniami. Oni dopiero co wrócili z tej wyprawy, z tej misji, na którą zostali wysłani. Jeszcze był jeden powód, dlaczego Pan Jezus chciał mieć trochę takiego czasu odpoczynku w ustronnym miejscu, bo w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale, może to przeczytam ten werset, 14 rozdział i werset
12. I przyszli uczniowie Jego, chodzi tutaj o uczniów Jana Chrzciciela, wzięli ciało i pogrzebali je, bo jak dowiadujemy się wcześniej, Jan Chrzciciel został ścięty. Jego uczniowie przyszli, zabrali Jego ciało, pogrzebali je i poszedłszy opowiedzieli Jezusowi, co się wydarzyło. A gdy Jezus o tym usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce puste na osobność. Czyli z tego widzimy z pewnością, Pan Jezus był zasmucony tą wiadomością, którą przynieśli mu uczniowie Jana Chrzciciela. Pytanie, czy Boga można zasmucić? Można, można. I dlatego też Pan Bóg najbardziej zasmucony jest przez grzech człowieka. Ale do nas, wierzących ludzi, apostoł Paweł kieruje słowa w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. I to jest, musimy o tym pamiętać, aby poprzez nasze postępowanie Jego nie zasmucać. Tak jak powiedziałem, Pan Jezus i uczniowie potrzebowali odpoczynku w ustronnym miejscu, ale to nie do końca okazało się możliwe, bo czytamy w Ewangelii Mateusza w 14 rozdziale, tam i w Ewangelii Marka również, może przeczytam z Ewangelii Mateusza, kiedy o tym usłyszał lud, że on odszedł na jakieś ustronne miejsce, poszedł za nim z miast piechotą i wyszedłszy ujrzał mnóstwo ludu. I to samo czytamy też w Ewangelii Marka w 6 rozdziale. Pan Jezus wychodzi może z jakiegoś domu, patrzy, mnóstwo ludzi, tłum ludzi, morze ludzi. Ujrzał mnóstwo ludu, tak jak tu jest powiedziane też i w 5 wersecie. A Jezus podniósł oczy, ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń. Ile? No to tak jak właśnie Ewangelia Mateusza, 14 rozdział nam tam podaje. I werset 21. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężów, oprócz niewiast i dzieci. To jest ważne to słowo oprócz, czyli tak naprawdę tych ludzi mogło być 3-4 razy więcej, może 5 razy więcej, trudno powiedzieć. Na pewno te 15-20 tysięcy, może i więcej, mogło tam być, no bo to jak to były rodziny, to nie po jednym dziecku mieli, czy po dwoje, ale na pewno też i więcej. Czyli naprawdę wielki tłum ludzi. Co czuł Pan Jezus, kiedy tak widzi taki tłum ludzi? Co myśleli Jego uczniowie w tym momencie? Potrzebowali odpoczynku, trochę wytchnienia, a tu taki tłum ludzi. Czy Pan Jezus był w jakiś sposób wzburzony z tego powodu, że Mu zakłócają odpoczynek? Czy był zagniewany? Absolutnie nie. A może był obojętny? No przyszli to przyszli, no poczekają. Też nie. Pan Jezus, tak jak czytamy na innym miejscu, nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzuca precz. Nikogo, ani jednej osoby. Takie było nastawienie Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego, kiedy Pan Jezus zobaczył ten tłum ludzi, wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu. W Ewangelii Mateusza 14:14 czytamy, jaka była reakcja Pana Jezusa Chrystusa. Mateusza 14:14 i zlitował się nad nimi i uzdrowił chorych spośród nich. Reakcja Pana Jezusa, On chciał okazać miłosierdzie, chciał okazać łaskę swoją. On się zlitował nad nimi. To tak jak na innym miejscu czytamy, że Pan Jezus widział ten tłum ludzi
i ulitował się nad nim, bo byli jak owce bez pasterza. Bardzo często Pan Jezus, widząc ten tłum ludzi, widząc tych ludzi w potrzebie, właśnie taka była jego reakcja, nastawienie. Ale tutaj jest powiedziane, zlitował się nad nimi i uzdrowił. I uzdrowił chorych spośród nich. Ale w Ewangelii Marka, w 6 rozdziale, gdzie ta historia jest opisana, tam mamy jeszcze inną ciekawą rzecz. W wersecie 34. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. A więc reakcja Pana Jezusa to było wyjście naprzeciw potrzebom tych ludzi. Z jednej strony były to fizyczne potrzeby, potrzebowali zdrowia, z drugiej strony duchowe potrzeby. Oni potrzebowali nauki Słowa Bożego. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 12 werset, mówi nam, że dzień się kończył. To już był cały dzień. No bo uzdrowić wielu ludzi to nie było tam dwóch, trzech czy pięciu, na pewno dużo więcej, a poza tym no, też nauczanie takiego tłumu ludzi to też nie było 5 czy 10 minut. Na to szedł cały dzień. Kończył się dzień i ci ludzie byli głodni. To jest naturalne. Oni potrzebowali posiłku. I uczniowie proponują Panu Jezusowi, rozpuść lud, no bo już jest późna godzina, niech pójdą do okolicznych wiosek, niech sobie kupią żywność. Ale Pan Jezus nie chciał ich wysyłać, no bo gdzie mieliby kupić tę żywność wieczorem? Wszystkie już Biedronki pozamykane, czy inne sklep. Nie, poza tym musimy pamiętać, że no, trzeba było zapracować. No, dzień pracy, potem wieczorem dostawało się dniówkę. Zwykle za taki dzień fizycznej pracy no, to by się dostawało 1 denara. W tamtych czasach mniej więcej 80% trzeba było wydać zarobionych pieniędzy na żywność. Taki był wysoki koszt życia. No, ale oni nie pracowali przez cały dzień. Oni słuchali Pana Jezusa, oni spędzili tam cały dzień, ale nikt z nich nie pracował, nie zarobili nic. No to ani nie mieli gdzie kupić tej żywności, ani nie mieli za co kupić tej żywności. I dlatego Pan Jezus mówi do swoich uczniów, wy im dajcie jeść. O, no ciekawe, jak to zrobić, tak? Jak to zrobić? Widzimy, Pan Jezus wiedział, że zamierza sam nakarmić tych ludzi i tak jak powiedziałem wcześniej, On zatroszczył się nie tylko o ich fizyczne potrzeby, bo ich uzdrowił, chory spośród nich, nie tylko o ich duchowe potrzeby, bo nauczał ich Słowa Bożego, ale chodziło też o materialne potrzeby, chodziło o jedzenie. Ci ludzie byli po prostu głodni. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, w kazaniu na górze, Pan Jezus uczy tej wspaniałej prawdy o swoim Ojcu i w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, w wersecie 8 jest powiedziane, żeby nie być podobnym do pogan, jeśli chodzi o modlitwę, nie bądźcie do nich podobni, nie bądźcie wielomówni, gdyż wie Bóg Ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim Go poprosicie. Czyli Pan Bóg zna potrzeby człowieka, On zna nasze potrzeby, On wie, czego nam potrzeba. Komu potrzeba zdrowia, On wie. Komu potrzeba jedzenia, On też wie. Komu potrzeba pracy, On wie. On o wszystkim wie, zanim poprosimy. Ale też ta wspaniała obietnica, 32 werset z tego rozdziału 6, bo tego wszystkiego poganie szukają, bo oni się troszczą, co będziemy jeść, co będziemy pić,
czym się będziemy przyodziewać. Tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. A więc Pan Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Go poprosimy. Ale mamy poprosić. Czyż w modlitwie Ojcze Nasz nie ma tej prośby? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, czy daj nam na każdy dzień. O to mamy prosić. Ale zanim poprosimy, Pan Bóg wie. I Pan Jezus zamierza uczynić cud, aby pokazać, że jest większy niż Mojżesz. No przecież, kiedy Mojżesz prowadził lud przez pustynię, to na prośbę Mojżesza Pan Bóg zesłał mannę, darował jedzenie. Potem w tym rozdziale szóstym Pan Jezus mówi o innym chlebie, który z nieba zstąpił. Ale to jest inny temat. Natomiast w tym cudzie Pan Jezus chce pokazać, że jest na przykład większy niż Elizeusz. On też rozmnożył jedzenie, prorok Elizeusz. I nakarmił chyba, z tego co pamiętam, 100 osób. Tutaj było wiele, wiele tysięcy. Ale Pan Jezus też potem chciał uczyć ludzi, że On jest tym prawdziwym chlebem żywota, który z nieba zstąpił. Tak jak każdy cud, to była też lekcja dla uczniów Pana Jezusa. Jakaś lekcja poglądowa o tym, kim On jest, co może uczynić. Ale czytamy tutaj, Pan Jezus podchodzi do Filipa i pyta go, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? Skąd kupimy chleba? No pytanie, dlaczego akurat Filipa pyta? A nie Piotra, czy innego z uczniów, Jana, Andrzeja? Akurat Filipa. Ano z tego powodu, że w Ewangelii Jana 1,44 czytamy, że Filip był z Betsajdy. Filip był z Betsajdy. No i ponieważ całe wydarzenie ma miejsce niedaleko od Betsajdy, no to on bardzo dobrze wie, gdzie można pójść, żeby kupić żywność. Z tego miasta pochodził też i Piotr, i Andrzej. Potem oni się przenieśli do Kafarnaum. Wcześniej, tak jak wspomniałem, była propozycja uczniów, żeby Pan Jezus rozpuścił lud, ale Pan Jezus nie zgodził się na to i mówi do nich, wy im dajcie jeść. Jaka jest odpowiedź Filipa? Pytanie było, skąd? Dosłownie z jakiego miejsca? Ale równie dobrze, tylko że no może to nie będzie aż tak ścisłe tłumaczenie, ja bym tutaj użył sformułowania, od kogo weźmiecie? No, gdzieś trzeba kupić, tak? No, ale od kogo? Gdzie? Jak? Za 200 denarów nie wystarczy. Dlaczego 200 denarów? No, myślę, że to były wszystkie pieniądze, jakie oni mieli. No, i policzyli 200 denarów. No, jakbyśmy nawet wszystkie pieniądze wydali, no to i tak, ile kupimy tego chleba? No, w ogóle, czy będziemy w stanie kupić tyle chleba? Czy będzie na sprzedaż tyle chleba? No, ale nawet jeżeli będzie, no to przyniesiemy do tego tłumu ludzi, każdy dostanie kawałeczek i tak za mało, i tak za mało. Pan Jezus potem mówi, o tym czytamy w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, Pan Jezus mówi do uczniów, ile macie chlebów? Idźcie i zobaczcie. No i uczniowie poszli w tłum, no i pytają, czy ktoś ma chleb, ktoś ma chleb. No ludzie co mieli, to zjedli. Ktoś ma? Nie mam nic. Masz coś? Nie, nic nie mam. A ty masz? Nie, nic nie mam. 5000 ludzi, nikt nic nie ma. Jest jeden chłopiec. Jest jeden chłopiec. I Andrzej przyprowadza go do Pana Jezusa właśnie z odpowiedzią,
Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, to jest 8, werset 9, jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, ale cóż to jest na tak wielu? Ale zanim do tego przejdziemy, wróćmy jeszcze do Filipa. Pan Jezus zadał mu to pytanie, bo Filip był z Betsajdy. Tak jak wspomniałem, no, 200 denarów, 200 dni pracy, niby dużo pieniędzy, no ale ci ludzie nie mieli tych pieniędzy, nie mieli co jeść, nie mieli gdzie kupić i Pan Jezus mówi do swoich uczniów, wy im dajcie jeść. No ale co oni mają dać, jak oni sami nie mają? Czy Pan Jezus pytał Filipa, bo nie wiedział, co ma zrobić? No, czytamy tutaj coś innego. W 6 wersecie mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. No ale co na to pytanie odpowie Filip? No i Filip, no, no nie bardzo wiedział, co ma z tym fantem zrobić. Czy Pan Jezus pytał Filipa, bo potrzebował jakiejś dodatkowej informacji od Filipa, czy jakiejś rady od niego, co ma zrobić w takim razie? Nie, no Pan Jezus tam nie chodził po brzegu jeziora, łapał się za głowę, no i co ja teraz zrobię, jak ja nakarmię tych ludzi? Nie, on wiedział, co ma zrobić. Ale chodziło o to, żeby Filip zastanowił się, skąd jest chleb? Kto jest dawcą tak naprawdę tego chleba? On myślał w kategoriach ludzkich zupełnie. No trzeba iść do sklepu i kupić. I my często no, tak myślimy. Ale musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę dawcą chleba to jest Pan Bóg. To do Niego się modlimy. On go nam daje. Tylko my musimy po prostu pójść i kupić, przynieść do domu jedzenie, przygotować ten posiłek, ale dawcą jedzenia jest Pan Bóg. Gdyby nie Jego błogosławieństwo, gdyby nie plony, no to co byśmy mieli? Moglibyśmy pójść do sklepu i oglądać puste półki, nic więcej. Tak więc ostatecznie Panu Jezusowi przez to pytanie, skąd kupimy chleba, skąd weźmiemy ten chleb, chodziło o to, żeby Filip pomyślał o Bogu, że On jest dawcą wszystkiego. Żeby zobaczył, też w osobie Pana Jezusa, tego, który daje, który zaopatruje. Chodziło o to, żeby Filip też no, sprawdził, jakie jest zrozumienie, jakie jest jego zrozumienie o Bogu, i czy on potrafi zaufać Bogu w trudnej okoliczności życia? Po ludzku nierozwiązywalnej, niemożliwej. Czy jest w stanie zaufać Bogu, że Pan Jezus wszystkiemu zaradzi? Filip nie odpowiada na pytanie, skąd zdobędziemy chleb. Filip myśli, jak zdobyć chleb i za ile. Myśli o ludzkich zasobach. Ale o Bogu, który zaopatruje, a takie jest Jego imię, no w tym momencie w tych kategoriach on nie myśli. I my, kiedy mamy te fizyczne, materialne potrzeby, czy myślimy wtedy o Bogu, czy też sami kombinujemy, no jak sobie zaradzić, jak załatwić to czy tamto, jak wybrnąć z takiej czy z innej trudnej sytuacji. Dlatego lekcja, trzeba prosić Boga o chleb, a On się zatroszczy. On daruje. Pan Jezus był w stanie nakarmić ten tłum ludzi. On może to uczynić. Filip mówi, no 200 denarów, za mało pieniędzy, nie wystarczy. Czy brak pieniędzy był problemem dla Pana Jezusa? No nie. Pamiętamy historię o Piotrze, który złowił rybę, bo trzeba było zapłacić podatek świątynny. Poszedł, zarzucił wędkę, złowił rybę, tworzył pyszczek, wyjął starter, zapłacił.
za siebie i za Pana Jezusa. To nie zapłacił podatek świątyni. Nie było problemu. Ale chodziło o to, żeby Filip i Andrzej nauczyli się, że jakiekolwiek ludzkie zasoby są zawsze niewystarczające. To, co mamy, nigdy nie wystarczy, żeby zaspokoić potrzeby większości ludzi. Zawsze się okaże, że mamy za mało pieniędzy albo za mało jedzenia i poza tym no, nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Czyli nie mamy dość środków, nie mamy dość sił, nie mamy dość zrozumienia. Lekcja jest taka, ludzka pomoc jest zawsze niewystarczająca. Potrzebna jest nam Boża pomoc. Dlatego w liście do Hebrajczyków jest powiedziane tam w 13 rozdziale, Pan jest pomocnikiem moim. Potrzebujemy Bożej pomocy. Oczywiście Boża pomoc jest okazywana poprzez ludzi w różnych sytuacjach. Pan Bóg, kiedy jesteśmy głodni, no, nie daje nam dzisiaj manny z nieba, ale Pan Bóg daje nam siły i zdrowie, że można pracować, zarobić, no i potem kupić to, co jest nam potrzebne. Ale tylko Pan Bóg może skutecznie pomóc w takich beznadziejnych okolicznościach i beznadziejnych sytuacjach. Tylko On może zaspokoić wszelkie potrzeby. I dlatego apostoł Paweł w liście do Filipian w 4 rozdziale tam jest, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą w Chrystusie Jezusie. Dlatego pamiętajmy o tym. Pan Bóg zaopatruje. Spójrzmy na Bożą wystarczalność wobec naszych braków. Spójrzmy też na działanie Pana Jezusa w tej całej sytuacji. Nie tylko na to, co zrobił, ale jak to zrobił. I dlatego ta historia jest opisana tak szczegółowo. Pan Jezus w sposób cudowny rozmnożył chleb, czyli można powiedzieć, no, stworzył dodatkowe jedzenie. Było 5 chlebów, 2 ryby, no ale to się rozmnożyło. Pan Jezus stworzył dodatkowe jedzenie. W jaki sposób nakarmił ten tłum ludzi? Po pierwsze kazał im posadzić ludzi w grupach po 50 i 100 osób. I tu widzimy porządek. Pan Bóg jest Bogiem porządku. Druga rzecz, kiedy otrzymał tego chłopca te chleby i ryby, to Pan Jezus się modli. Pan Jezus podziękował Bogu Ojcu za chleby i ryby, które dostał. Pobłogosławił też, czytamy w innej Ewangelii. Potem czytamy, że łamał chleb i dawał uczniom, a uczniowie ludowi podobnie ryby, tak jak tu czytamy w 11 wersecie. Wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym i podobnie zryb tyle, ile chcieli. To jest ciekawe, że zjedli tyle, ile chcieli. Jeden więcej, drugi mniej, ale nikt nie został głodny. I na koniec czytamy, że pozbierali okruchy i napełnili 12 koszów. Dlaczego akurat 12 koszów? No bo 12 uczniów wysłał, żeby zbierali te wszystkie pozostałości jedzenia. Pan Jezus nie chciał, żeby marnowało się jedzenie w jakikolwiek sposób. Rozmnożenie było cudem, ale sam posiłek tych ludzi był zupełnie naturalny, tak jak jemy. Czy obiad, czy śniadanie, jemy jedzenie i oni tak samo jedli. Dostali chleb, dostali ryby i jedli. Widzimy, że Pan Bóg czyni cuda, które tylko On może uczynić, ale użył do tego zupełnie zwykłych rzeczy, materialnych rzeczy. To nie było tak, że Pan Jezus stwierdził, no tak, trzeba nakarmić ludzi, no to z niczego stworzył jedzenie. Mógł to zrobić? No mógł. Ale nie. On wziął te chleby, te ryby i rozmnożył. Czyli użył jakichś fizycznych rzeczy
i stworzył z nich dodatkowe jedzenie. Rozmnożył to, co otrzymał od tamtego chłopca. Widzimy, Pan Bóg jest zupełnie wystarczalny we wszystkim. On niczego nie potrzebuje, ale często chce użyć tę odrobinę, którą On sam nam dał. Przecież to jedzenie to był też Boży dar, Boże błogosławieństwo. I ten chłopiec oddał. Co ciekawe, on oddał wszystko. Nie było tak, że oddał, powiedzmy, dwa chleby i jedną rybkę, a resztę zatrzymał dla siebie. Mogło być i tak. A jednak on oddał wszystko i w tym momencie, skoro wszystko oddał, no to musiał zaufać Panu Jezusowi, że no to w takim razie Pan Jezus teraz, on musi się zatroszczyć o jego potrzeby, bo on już teraz nie ma nic. I to było coś jak z tą wdową ubogą, która wrzuciła dwa grosze, dwie monety. Nie wrzuciła jednego, a drugi zatrzymała, wrzuciła wszystko, 100%. I Pan Jezus na pewno zatroszczył się o jej potrzeby. I to jest lekcja dla nas. On chce, abyśmy Mu zaufali i powierzyli do Jego rąk to, co mamy. Nie jest to lekcja, powiedzmy, że my mamy nagle wszystko sprzedać i rozdać, bo nawet kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy, że no, sprzedawali posiadłości, rozdawali ubogim ludziom, no tak jak było potrzeba, no ale to nie jest tak, że wszyscy sprzedali wszystkie swoje domy, no bo czytamy, że gdzieś się zgromadzali jednak, tak? W domu matki Jana Marka na przykład w Jerozolimie, no zbór się zgromadzał, a więc nie wszystkie domy były sprzedane. Tutaj czytamy w 9 wersecie, że to było 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Chleby jęczmienne, no to były chleby dla bardzo biednych ludzi. Widzimy, Pan Jezus nie oczekiwał, że ten chłopiec da mu pszeniczne chleby. On dał to, co miał. My czasami mamy też niewiele. A Pan Jezus mówi, a daj tę odrobinę do moich rąk i zaufaj mi, a zobaczysz, jak ja to pomnożę. I chodzi o właśnie o tą lekcję zaufania. Wiecie, to jest trochę tak jak, pamiętam, jak miałem kredyt do spłacenia, a mój syn mówi, tata, mam tutaj kieszonkowe, to, że ci tam, chcę ci dać, żebyś kredyt spłacił. No i oczywiście ja nie wziąłem tych pieniędzy, ale no, to jest to, kiedy potrzeba jest tak ogromna, no to co, te kilka złotych, no to co to jest? Co to jest? Cóż to jest na tak wielu? Tak powiedział Andrzej. Ale to jest lekcja dla nas. Bóg używa to, co jest nieznaczące w oczach świata. Kto by zwrócił uwagę na tego chłopca w tym wielkim tłumie? A Andrzej zwrócił uwagę. On w ogóle jest takim charakterystycznym uczniem, który zawsze przyprowadza pojedyncze osoby do Pana Jezusa. Najpierw zaczął od swojego brata Piotra, potem no, przyprowadził tego chłopca i czytamy, że kiedy Grecy chcieli zobaczyć Pana Jezusa, no to kto ich przyprowadził? No też Andrzej. Też Andrzej przyprowadził do Pana Jezusa. On był tym takim przykładem indywidualnego ewangelisty. Piotr przemawiał do tłumów. Andrzej zajmował się pojedynczymi osobami. Ale ta lekcja, Pan Bóg używa to, co nieznaczące w oczach świata i o tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. Kogo Pan Bóg wybrał w tym świecie? Że tych znaczących wśród wierzących ludzi jest bardzo niewielu. Pan Bóg używa to, co jest nieznane. Nawet nie znamy imienia tego chłopca. Nie jest podane. Używa to, co jest biedne. Ten chleb jęczmienny był najtańszy. I tak jak jeden amerykański misjonarz powiedział, Pan Jezus był taki zadowolony, że mógł rozmnożyć 5 chlebów i 2 zwędzone rybki.
chodziło o węzeł najlepiej. Tak. Tego jedzenia było za mało, nawet dla uczniów Pana Jezusa. Ale Pan Jezus rozmnożył tę małą porcję. Andrzej, nie wiem, czy którykolwiek z uczniów Pana Jezusa, Andrzej, Filip czy inni, czy spodziewali się ujrzeć taki cud, bo oni w ogóle nie wiedzieli, co Pan Jezus zrobił. Przez myśli mnie przeszło. Ale właśnie Pan Bóg jest specjalistą rzeczy niemożliwych i robi rzeczy, które nam przez myśl nie przejdą. Potrafi uczynić daleko więcej, niż my poprosimy, albo tak jak mówi nam list do Efezjan, 3 rozdział, nawet pomyślimy. On potrafi uczynić daleko więcej. Kolejna lekcja. To jest taka, to co powiedziałem, że Pan Jezus używa zwykłych rzeczy, czyni cud, to jest coś, czego my nie możemy zrobić, ale używa do tego naturalnych rzeczy. I na przykład w sferze materialnej, tak? On zaopatruje w żywność, no ale my musimy wykonać to, co do nas należy, no, czyli pójść, kupić, przygotować posiłek. W sferze duchowej to on zbawia grzesznika, no ale czyni to poprzez taką naturalną rzecz, wykorzystując do tego nasze świadectwo, nasze słowo. Opowiemy komuś Ewangelię i to jest coś, co możemy zrobić. Ale czy przez to, że opowiemy, zbawimy człowieka? No nie, Pan Bóg zbawia. My możemy tylko wskazać drogę zbawienia. I dlatego podobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Dla ludzi może wydawać się to poselstwo Ewangelii, że to jest, no, no jest głupie. To jest głupie. Ale my zwiastujemy Chrystusa. Dla Żydów zgorszenie, dla pogan głupstwo. Ale dla nas On jest mądrością Bożą. Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Mamy mówić jako ludzie mówiący z Boga, jak 2 Koryntian 3 rozdział mówi nam, zdolność nasza jest z Boga. Pan Bóg nas uzdalnia do tej służby i chce, abyśmy składali świadectwo. Czytamy, że Pan Jezus podziękował za ten chleb i podziękowawszy. 11 werset. Podziękowawszy. Dlaczego Pan Jezus podziękował? Czy zrobił to, bo zawsze modlił się przed posiłkiem? Myślę, że tak, bo to było w zakonie, żeby modlić się i przed posiłkiem, i co ciekawe, i po posiłku. Kiedyś miałem taką niespodziankę, odwiedziłem zbór baptystyczny w Wołkowysku na Ukrainie i tam byłem w gościach. I tam oni praktykują właśnie tę zasadę. Modlą się przed posiłkiem, żeby Pan Bóg pobłogosławił ten posiłek, a potem modlą się po posiłku, dziękując, że mogli zjeść ten posiłek. Ciekawostka, nie? Dla mnie to była nowość, ale rzeczywiście w 5 Mojżeszowej, 8 rozdział, 10 werset jest powiedziane, będziesz jadł do syta i błogosławił Pana. Czyli jak zjesz i się najesz, to pobłogosław Pana, podziękuj. Modlitwa po jedzeniu. I wśród wielu ortodoksyjnych Żydów jest to praktykowane. Czy Pan Jezus zrobił to mechanicznie, bez powodu? No nie, bo we wszystkich Ewangeliach jest mowa o tym, że Pan Jezus podziękował, albo przynajmniej jest powiedziane, spojrzał w niebo i podziękował, i pobłogosławił. Czyli Pan Jezus dziękował Ojcu za tę małą ilość jedzenia, a te tłumy posadzone w grupach patrzyły na Pana Jezusa i obserwowały, co On zrobi, co On będzie robił. I widzimy, że Pan Jezus modli się. Pan Jezus prosi o Boże błogosławieństwo dla tego jedzenia. Jaka jest dla nas lekcja? No, żeby naśladować Pana Jezusa w tym, nawet przed łamaniem chleba, co zrobił Pan Jezus. Podziękował
za chleb i za kielich. Jest powiedziane w liście do Tymoteusza, że to jedzenie jest właśnie poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. I dlatego my też modlimy się przed posiłkami. Jakimi słowami, jaka to była modlitwa Pana Jezusa? No nie jest ona zapisana. Możemy sobie tylko powiedzieć, jak dzisiaj modlą się Żydzi przed posiłkiem, wyrażając wdzięczność Bogu za pokarm, który otrzymali. No, kiedy oni się modlą, Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Haaretz. Błogosławiony jesteś Ty, Panie, nasz Boże, Król Odwieczny, który wydobywasz chleb z ziemi. I to jest taka typowa modlitwa, którą Żydzi dzisiaj modlą się, błogosławiąc Boga za jedzenie. Pan Jezus właśnie nie tylko podziękował, ale też pobłogosławił ten pokarm i potem dawał uczniom. I my dziękujemy za wszystko, co mamy od Boga. W ten sposób chcemy podkreślić w modlitwie, że On jest źródłem tego pokarmu, On jest stwórcą tego pokarmu i powierzamy to wszystko Bogu, prosząc o Jego błogosławieństwo. Pytanie, czy jestem wdzięczny za to, co mam? Czy jestem wdzięczny? A może ktoś uważa, że ma za mało? A jeżeli tak uważasz, no to pomyśl, czy zasługujesz na więcej. Czy Bóg może uczynić więcej z tym, co mamy, a co jest po ludzku niemożliwe? Mamy przykład, że może. Pan Jezus to uczynił. Było niewiele, On rozmnożył ten chleb i ryby. Kolejne pytanie, czy Bóg jest godzien dziękczynienia i chwały niezależnie od tego, ile otrzymaliśmy od Niego? Bo jeden ma więcej, drugi ma mniej. Czy jesteś wdzięczny za to, co masz? Za to, ile masz? Kolejna rzecz, na którą warto tu zwrócić uwagę. Pan Jezus kazał uczniom podzielić cały tłum, posadzić ludzi w grupach po 50 i 100 osób. Czyli, wyobrażając sobie całą sytuację, to nie było tak, że kiedy Pan Jezus rozmnożył chleb i ryby, to oni się ustawili w długiej kolejce, tak że końca nie było widać, no i podchodzili pojedynczo do Pana Jezusa, żeby odebrać od Niego porcję jedzenia. Nie było długiej kolejki. Wszyscy siedzieli w rzędach, siedzieli w grupach i o tym czytamy w Ewangelii Łukasza, też w Ewangelii Marka. I widzimy, że ten rozdział żywności był bardzo dobrze zorganizowany. I to jest lekcja. Pan Bóg jest Bogiem porządku. Co ciekawe, Pan Jezus kazał ich posadzić w grupach, zanim rozmnożył ten chleb i ryby. I kiedy oni tak siedzieli w grupach i potem uczniowie rozdawali jedzenie, no to było wtedy wiadomo, kto dostał, kto nie dostał, żeby nikt nie był pominięty, wszyscy otrzymali jedzenie. Każdy mógł się najeść. I widzimy, to uczniowie brali chleb i ryby od Pana Jezusa i roznosili ludziom. I to była lekcja. To była lekcja dla nich, jak mają służyć innym. To, co wezmę od Pana Jezusa, mam przekazać innym ludziom. Tak jak apostoł Paweł napisał, co przejąłem od Pana, to i wam przekazałem. I to jest zasada służby chrześcijańskiej. Wziąć od Pana Jezusa, przekazać innym ludziom. Widzimy, Pan Jezus nie sprawił, że porcja chleba i ryby pojawiła się nagle przed każdą osobą. Mógł to zrobić, ale tego nie zrobił. Wykorzystał swoich uczniów do tej służby. I widzimy, ta zorganizowana służba, czy służba wykonywana w taki zorganizowany sposób,
nie stoi w sprzeczności z ponadnaturalnym działaniem samego Pana Jezusa. Ale pamiętajmy, że samo zorganizowanie służby i porządek nie zastępują Bożego działania. Ale jest to potrzebne. Potrzebne tam, gdzie działa Pan. Bo bałagan i nieporządek to jest sprzeczne z Bożą naturą. Pan Bóg jest Bogiem porządku. I to nie przynosi Bogu chwały. Dlatego też pewne rzeczy musimy najpierw zorganizować, a potem pozwolić Bogu działać, żeby On zrobił to, czego my nie możemy zrobić. My mamy zorganizować na przykład, no nie wiem, nabożeństwo ewangelizacyjne, zaprosić ludzi, zwiastować Ewangelię. No ale to Pan Bóg jest tym przez Ducha Świętego, który przekonuje ludzi, który zbawia ludzi, odpuszcza grzechy, daje życie wieczne. Pan Jezus nie wymagał od uczniów rozmnożenia chleba. On sam to zrobił. Ale wymagał od uczniów, żeby rozdali ludziom to, co otrzymali od Niego. Bo to było darem od Pana, to było pobłogosławione przez Niego. No i kolejne pytanie, które sobie tutaj zapisałem. Co masz jeszcze do uporządkowania w swoim osobistym życiu, w swoim rodzinnym życiu, może w zborowym życiu? Co trzeba jeszcze uporządkować, żeby Pan Bóg mógł działać? Drugie pytanie, kolejne już. Czy uważasz taką zorganizowaną służbę dla Pana za nieduchową? Bo czasami ludzie mówią, a to wszystko takie przeorganizowane, że wiele w tym cielesności, a mało ducha, tak? Że to musi być bardziej spontaniczne. Problem polega na tym, że ludzie czasami uważają to spontaniczne działanie za bardziej duchowe niż to zorganizowane działanie. Ale tak nie jest. No i teraz każdy musi sprawdzić, jak sam podchodzi do służby. Ponieważ widzimy, że pewne rzeczy zostały zorganizowane tutaj, a dopiero potem Pan Jezus rozmnożył chleb, uczynił ten cud i było wielkie błogosławieństwo dla ludzi, no to może trzeba coś zorganizować, aby Pan Bóg mógł bardziej efektywnie nas używać. Czyli innymi słowy, co muszę poprawić jeszcze w moim życiu, żeby lepiej służyć innym ludziom. Pan Jezus uczynił cud, ale zaangażował do tego wszystkich swoich uczniów. Nie tylko Andrzeja, nie tylko Filipa, wszystkich 12. I to jest też pewna lekcja dla nas. My mamy być wszyscy zaangażowani w służbie dla Pana. Oczywiście nie każdy z nas wykonuje tę samą służbę, ale chodzi o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie jest moje miejsce w służbie dla Pana. Czym jestem użyteczny? Co mogę zrobić? Uczniowie Pana Jezusa, wykonując polecenie Pana, stali się sługami dla tysięcy ludzi. On zaopatrzył, a oni usługiwali ludziom z tego, co dostali od Pana. I dlatego musimy pamiętać, że Pan Jezus chce i dzisiaj nas używać jako swoje narzędzia. W liście do Rzymian w 15 rozdziale apostoł Paweł napisał, że on stał się dla pogan sługą w zwiastowaniu Ewangelii. Pan Jezus nie tylko chciał usłużyć ludziom przez swoich uczniów, ale też chciał nauczyć apostołów ważnej lekcji. A mianowicie, że wzrastamy duchowo wtedy, kiedy służymy. Wzrastamy duchowo w czasie wykonywania służby dla Pana. Bez służby nie ma duchowego wzrostu. Oni nie robili tego, co chcieli, ale bardzo dokładnie wykonywali polecenie Pana. I tutaj przypominają się słowa Marii z Ewangelii Jana, z 2 rozdziału odnośnie Pana Jezusa. Co On wam powie, to czyńcie. Prosta zasada, jeśli chodzi o służbę w zborze.
Czytamy, że ci ludzie siedzieli na trawie, ja myślę, że siedzieli na zielonej trawie, a Pan Jezus widział ich jak owce bez pasterza. I On jako dobry pasterz zajął się nimi, nakarmił głodnych. Wszyscy zjedli tyle, ile chcieli, czytamy. Co więcej, wszyscy byli nasyceni i jeszcze zostało. Uczniowie napełnili 12 koszów, po jednym na każdego. Wcześniej, widząc 5 chlebów i 2 ryby, mówili, co to jest na tak wielu. Ciekawe, co myśleli, kiedy nieśli te 12 koszów. Pan Jezus obdarza obficie, ale nie chce, aby cokolwiek przepadło, aby cokolwiek się zmarnowało. I dając, jednocześnie nakłada na nas obowiązek szafarstwa. My jesteśmy szafarzami tego, co od Niego otrzymujemy i mamy nałożoną odpowiedzialność za rzeczy otrzymane od Pana. Jak tego będziemy używać? I szczególnie, że jest to rezultatem ofiarności innych ludzi, tak jak w przypadku tego chłopca. Chłopiec ten oddał Panu wszystko i zaufał, że On zaspokoi jego potrzebę. Niczego dla siebie nie zatrzymał. I Pan Jezus nie tylko zaspokoił jego potrzeby, ale też całego tłumu ludzi. I czasami może być tak, że nasza służba to będzie nie tylko służba dla jednej osoby, ale może się okazać wspaniałym świadectwem dla wielu innych osób. I dlatego chciejmy z ufnością wszystko oddawać do Bożych rąk i prosząc, aby On pobłogosławił, aby On pomnożył, aby Pan też używał nas w służbie dla innych. On jest hojnym Bogiem. Nieraz o tym czytamy. I On daje obficie. I pytanie na koniec, tym chciałbym zakończyć. Czy ufam Panu Jezusowi? Nie tylko w tych materialnych rzeczach, ale przede wszystkim w duchowych rzeczach. Czy jestem gotów oddać do Jego dyspozycji to, co sam wziąłem od Niego? Czytamy w liście do Koryntian w 8 rozdziale, że Macedończycy dopraszali się, żeby mogli coś dać na służbę dla biednych wierzących w Judei. I w ten sposób apostoł Paweł, podając przykład Macedończyków, zawstydził bogatych Koryntian. Oni ponad miarę dawali, choć sami byli bardzo biedni. Jest powiedziane, że ich skrajne ubóstwo było znane. Zawstydzili bogatych Koryntian. Dlatego pytanie, z czego potrafię, czy mógłbym zrezygnować, aby pomnożyć dzieło Pańskie? I czy jestem posłuszny Panu? Pan Jezus rozmnożył chleb, dał uczniom i powiedział, rozdajcie to. Czy jestem posłuszny Panu i gorliwie wykonuję Jego polecenia? Czy jestem po prostu użyteczny? Czy jestem sługą Jezusa Chrystusa? Niech Pan Bóg pobłogosławi to rozważanie tego wspaniałego cudu opisanego w 4 Ewangeliach. Zadałem w międzyczasie wiele różnych pytań, nie dając konkretnie może odpowiedzi. Chodzi o to, żeby każdy z nas odpowiedział sam w swoim sercu na dane pytanie i sprawdził sam siebie, na ile jest użytecznym sługą Jezusa Chrystusa. I wiedzmy, że Pan Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On dzisiaj chce używać swoich uczniów, aby ubłogosławić innych ludzi. Módlmy się o to, żeby Pan Bóg używał nas dla błogosławieństwa ludzi, którzy są w potrzebie, nie tylko materialnej. I wspaniałą rzeczą jest, jeżeli możemy usłużyć w sposób materialny, fizyczny ludziom, którzy są w potrzebie, chociażby z powodu tej wojny
na Ukrainie tyle osób przyjechało i byli w potrzebie. I byli przyjmowani w domach, czyli otrzymywali pomoc w różnych zborach, czy wysyłane były transporty na Ukrainę, żeby tam wspomóc, czy wysyłane były środki materialne, przekazy pieniężne, żeby tam w jakiś sposób pomóc. Ale pamiętajmy też o Rosjanach. Oni też potrzebują modlitwy. Tam też są wierzący ludzie. I żyją no, w niełatwych okolicznościach. Kiedy ja z nimi rozmawiam telefonicznie, no to te rozmowy są trudne. Z jakiego powodu? No bo wiadomo, że nie mogą wielu rzeczy otwarcie powiedzieć. I wolą nie mówić przez telefon. No i też są w potrzebie, też są starsi ludzie tam. Chciałbym wysłać przekaz, nie mogę, bo sankcje są nałożone na banki, nie wiem jak to zrobić. Módlcie się o taką rzecz. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale mam to pragnienie, żeby pojechać do Petersburga za mniej więcej 2 miesiące. Będę się modlił o to, żeby dostać wizę. Czy dostanę wizę do Rosji, tego nie wiem. Jak potem się dostanę do Rosji, też jeszcze tego nie wiem. Ale kiedy rozmawiam z tymi ludźmi i słyszę, jak oni bardzo potrzebują też jakiegoś ciepłego słowa, społeczności, żeby zobaczyć siebie, to chcę modlić się o to, żeby móc im usłużyć. Jeżeli to nie wyjdzie, no cóż, Pan Bóg jest tym, który otwiera drzwi albo zamyka drzwi. Jeżeli tamte drzwi okażą się zamknięte, będę modlił się dalej, żeby Pan Bóg otworzył drzwi do Izraela, aby tam móc spotkać się właśnie z rosyjskojęzycznymi wierzącymi ludźmi, którzy wyemigrowali z Petersburga, czy wyjechali z Odessy, czy wyjechali z innych miejscowości, bo wielu wyjechało z moich przyjaciół, których tam spotykałem, właśnie do Izraela. Ostatnio rozmawiałem z jednym Borysem z Hajfy, znaczy obecnie mieszka w Hajfie, miał urodziny, 84 lata, odwiedzałem go w Petersburgu. No teraz może mi się uda odwiedzić go w Hajfie. Powiedział mi, że całą rodzinę ściąga z Rosji do... A ma żonę wierzącą, i to jest wspaniałe, mesjańska Żydówka, która pochodzi z Odessy właśnie. I ona też ściąga z Ukrainy swoją dalszą rodzinę. Więc może będzie okazja, że akurat spotkam się z taką większą liczbą ludzi na jakimś takim rodzinnym spotkaniu. Kto wie? Chcę się o to modlić, aby Pan Bóg pokierował moją dalszą służbą i pozwolił mnie i żonie pojechać tam i zobaczyć się i z wierzącymi, i z tymi, którzy potrzebują jeszcze zbawienia w Panu Jezusie. Dlatego proszę i was, bracia i siostry, o modlitwę, o nasze przyszłe plany i wyjazdy, żeby Pan Bóg sam pokierował i poprowadził i darował niezbędne te środki na wyjazd, no bo to nie będzie, już nie ma bezpośrednich lotów, trzeba jechać dookoła. Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak Pan Bóg pozwoli. Niech Bogu będzie chwała też i za to słowo, którym mogłem się dzielić. Jak Pan Bóg pozwoli, jutro będę chciał dzielić się słowem z Ewangelii Łukasza o nieudanym połowie ryb przez Piotra. Jakie lekcje z tego chcemy wziąć dla swojego życia. Bogu niech będzie chwała. Amen.